Pragnę najserdeczniej powitać wszystkich słuchaczy Radia Koncao w moim kolejnym muzycznym felietonie. Przed mikrofonem Agata Zakrzewska. Dzisiaj chciałabym ocalić od zapomnienia piosenkę, która została moim zdaniem niesprawiedliwie potraktowana przez historię muzyki. Przed Wami utwór zatytułowany Wszystko umiesz z repertuaru zespołu Kres. Mimo że piosenka powstała w 1986 roku, ja poznałam ją całkiem niedawno z racji przekopywania przepastnych archiwów muzycznej blogosfery sprzed lat spod znaku serwisu Screenagers. Kilka lat temu ów serwis opublikował ranking najlepszych polskich utworów wszechczasów. Ów ranking wzbudził wiele kontrowersji z racji swojej nieszablonowości. Redaktorzy Screenagers ponadto umieścili swoje własne listy indywidualne, jeśli chodzi o najukochańsze polskie utwory, ich zdaniem. Zatrzymałam się wówczas na dłużej podczas czytania listy jednego z moich największych muzycznych autorytetów w dziedzinie dziennikarstwa muzycznego, krytyki muzycznej, mianowicie Jakuba Ambrożewskiego. Redaktor Kuba Ambrożewski na 10. miejscu swojego zestawienia umieścił piosenkę Wszystko umiesz z repertuaru zespołu Kres. Jako że nie znałam tego utworu wcześniej, ochoczo go posłuchałam i absolutnie się zachwyciłam. Cóż udało mi się ustalić? Zespół Kres pochodził ze Słupska, a ich muzyka to połączenie funku, soulu oraz synthpopu. Jeśli chodzi o nagrania, które zachowały się w sieci, pochodzą one z sesji, która została zarejestrowana w Polskim Radiu Szczecin. Szkoda, że owe utwory nie zostały zwieńczone płytą długogrającą. Tekst utworu Wszystko umiesz fascynuje mnie prostotą i naiwnością. Podmiotem lirycznym jest mężczyzna, który najprawdopodobniej zwraca się do kobiety. Ma ona nad nim władzę, o czym świadczą słowa umiesz zdobywać mnie jak szczyty w górach oraz umiesz do serca wejść bez żadnej mapy. Ciekawe światło na owe słowa rzuca refren. Jesteś niczym sen, może znak, gdy wyruszam w dzień na swój szlak. Być może jest to oniryczne, platoniczne uczucie? Trudno stwierdzić. Jak z kolei na te słowa odpowiada muzyka? Najpierw dociera do nas wokalny dwugłos a cappella, bez towarzyszenia instrumentów, oparty na pojedynczych sylabach. Słyszymy mniej więcej coś takiego. Sangerap, sangerap. Dalej dociera do nas puls sekcji rytmicznej, a zatem wyraziste uderzenia perkusji oraz mroczna melodia basu wygenerowanego syntetycznie. Takie tajemnicze, ciepłe dźwięki syntetycznego basu kojarzą mi się jednoznacznie z piosenką Kryształek nocnej opowieści z repertuaru zespołu Papa Dance z albumu Poniżej krytyki. Następnie docierają do nas łagodne dźwięki gitary elektrycznej, jednakże najpiękniejszym, w mojej opinii, rozbłyskiem, jeśli chodzi o wstęp instrumentalny, jest klawiszowa melodia. Słychać dwa klawiszowe instrumenty. Pierwszy łagodny, swoją barwą przypomina dzwoneczki. Drugi dostojny, ostry, brzmiący niczym sekcja dęta. Zespół Kres miał w swoim składzie godnych reprezentantów zarówno sekcji dętej blaszanej w postaci trąbki, jak i dętej drewnianej w postaci saksofonu. Ale tutaj jednak to są moim zdaniem dźwięki klawiszowe. Jak brzmi ta urokliwa melodia? Jeszcze nie zdążą wybrzmieć te dźwięki, a już słyszymy kolejną klawiszową melodię, brzmieniowo tym razem fortepianową, złożoną z dwóch zwięzłych, opadających motywów. Ów schemat powtarza się, jedynie ostatni motyw ulega zmianie i jest w zwieńczeniu wznoszący.
Tak kończy się instrumentalny wstęp i naszym uszom ukazuje się pierwsza zwrotka, a wraz z nią partia wokalna. Wokalista zespołu Kres, Cezary Czarniecki, śpiewa łagodną, jasną barwą, nie pozbawioną jednak matowego zapowietrzenia. Ponadto niezwykle precyzyjnie otwiera pojedyncze samogłoski. Zresztą pozwolę sobie Wam trochę zaimitować jego wokal. Umiesz zdobywać mnie jak szczyty w górach. Jeśli chodzi o to, co następuje dalej, słyszymy klawiszowe dopowiedzenie w postaci motorycznie powtarzanych dźwięków, które brzmią mniej więcej tak. Takie motoryczne powtarzanie posiada swoją włoską nazwę w terminologii muzycznej. Jest to tak zwane tremolo. Cała pierwsza zwrotka to dwa wokalne epizody, tak zwane frazy. Pierwszy już Wam zaintonowałam fragment, a teraz czas na drugi. Umiesz myślami biec w najwyższych chmurach. Warto zwrócić uwagę, jak pięknie wokalista rozwibrował ostatnią samogłoskę, jeśli chodzi o słowo chmurach. Tutaj też mamy klawiszowe dopowiedzenie, złożone tym razem z rozmarzonych dwudźwięków. Dalej naszym uszom ukazuje się refren i najpierw słyszymy urokliwy dwugłos. Jesteś niczym sen, a później gitarowy opadający motyw jako swego rodzaju dopowiedzenie. Za chwilę pojawia się opadający wokalny motyw. Może znak. I znów gitarowe dopowiedzenie. I później ów schemat się powtarza. Gdy wyruszam w dzień na swój szlak. I tutaj na samym końcu już nie ma gitarowego dopowiedzenia. Brzmi to moim zdaniem niezwykle łagodnie i eterycznie. Dalej powraca przepiękny klawiszowy rozbłysk. Oczywiście tak jak poprzednio, on się powtarza i mamy wznoszące zwieńczenie. I następnie słyszymy drugą zwrotkę, która jest dłuższa od poprzedniej. Dwa pierwsze epizody rozbrzmiewają tak samo, nawet podobne są klawiszowe dopowiedzenia. Natomiast jeśli chodzi o trzeci i czwarty epizod, po każdym z nich rozbrzmiewa znajome Sangerap, Sangerap! Takie, jakie słyszeliśmy na samym samiuteńkim początku we wstępie. Jak przystało na klasyczną formę piosenki, naszym uszom następnie ukazuje się refren, a później słyszymy rozmarzone, oniryczne, lekko jazzujące klawiszowe solo, które na chwilę zostaje przerwane opadającym wokalnym motywem na słowach tylko my, ale za chwilę jest kontynuowane i łagodnie doprowadza nas do kolejnych powtórzeń refrenu. Jeśli chodzi o powtórzenia refrenu, jedno z nich jest niezwykle intrygujące, bowiem nie słychać gitarowych dopowiedzeń, pojawiają się masywne, perkusyjne uderzenia i klawiszowe plamy brzmieniowe. Ponadto ów refren rozbrzmiewa w wyższej tonacji, dokładnie o pół tonu wyżej, czyli zaszło tak zwane zjawisko modulacji. Jesteś niczym sen, może znak. Tak właśnie rozbrzmiewa ów refren. I już do samego końca, w nowej tonacji, słyszymy wielokrotnie powtarzający się niczym mantra refren. Od kolejnego powtórzenia powracają znajome, jakże piękne, gitarowe dopowiedzenia. Już do samego
wyciszenia, powtarzają się refreny i moim zdaniem właśnie dzięki temu tak łatwo można zapamiętać ową śpiewną melodię, która ozdabia tę urokliwą piosenkę. Tak oto zamyka się utwór Wszystko umiesz z repertuaru zespołu Kres. A ja jak zwykle jestem niezmiernie ciekawa, drodzy słuchacze Radia Koncao, jak podoba Wam się ta synthpopowo-soulowa kompozycja. Jeśli tylko macie ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, proszę Was w tej kwestii o znak sygnał w komentarzach. A tymczasem do usłyszenia za tydzień.